położonym niedaleko jeziora Wigry. Problemy, no ziemia ta ciężka w gospodarowaniu. No, trudno sprzedać, tak jak w naszej Polsce. Sprzedać, tak. I tanie są te produkty nasze. Nasza praca jest tania. Nisko ocenia. No, właśnie. I tak ile hektarów? Jakoś, no, hektarów 11. Ale no, po tej górze. Ale widoki to mamy piękne tutaj. Widoki? Tak. Ojcze Święty, ja... Tam mamy tam taką górę pod lasem. Jak wyjdę na górę, to widzę nasz Wigierski Kościół cały. Jeszcze gdy słońce zachodnie świeci, oświeca, to cały kościół nasz Wigierski jest tak pięknie oświecony. Jest. Tak. Dzwony słychać, jak dzwonią u nas. Słychać. Bardzo piękne tu widoki. Pomimo, że ciężko się żyje, ale człowiek tak, w takim zakątku jak u Pana Boga. A dużo was tu mieszka w tej miejscowości? W całej miejscowości. W całej miejscowości, proszę Ojca Świętego, to mieszkało tutaj nas 33. A teraz już 18 gospodarstw już jest pustych. No i ta tendencja dalej wzrasta. Wszystko po trochę. No wszędzie, gdzie tylko się da. Ojciec Święty rozmawiał z rodziną państwa Milewskich kilkanaście minut. Pana Moria, niech Bóg błogosławi jak najbliższe lata dla nas. Serdecznie dziękuję. 2000 lat całe pokolenia czekały na nas. Państwo Milewscy nie mieli pojęcia, że odwiedzi ich Ojciec Święty. Wcześniej rano dowiedzieli się tylko, że odwiedzą ich kardynałowie i biskupi. To nie było w najskrytszych marzeniach tego. Nawet żeśmy się nie spodziewali. To przychodzi marzenia naszego życia. Nasz wyobrażenie. Taki gość serdeczny. No z domu jest powołania i dlatego. No. Czekaliśmy przecież pokolenia nasze, nie mówiąc już od 2000 lat, czekaliśmy na to. Na taką wizytę. Ogromne to było. No, taką radość. Ale widzę, że płaczesz. Tak, z radości zawsze. To jest niecodzienna wizyta i to tylko... Nawet może nawet marzyć nie tym. Państwo Milewscy mają 5 dzieci, gospodarują na 11 hektarach. Być może Ojciec Święty przyjechał właśnie tu, bo obok ich domu znajduje się kapliczka Matki Boskiej na kształt groty z Lourdes. Chwilę później Ojciec Święty pojechał do Augustowa. Papież długo siedział na nabrzeżu. Później papież popłynął kanałem augustowskim do śluzy na Przewięzi. Stamtąd miał już niedaleko do sanktuarium maryjnego w Studzienicznej. Niech żyje papież! Niech żyje papież! Niech żyje papież! Niech żyje papież! Augustów kocha papieża! Augustów kocha papieża! Ojciec Święty długo modlił się przed obliczem Matki Boskiej Studzienicznej. Bóg zapłać za piękne przyjęcie wszystkim i tutejszym, przywyższą. Nie jestem tu pierwszy raz, ale jako papież pierwszy i chyba ostatni. Cześć Wam Boże! Cześć Wam Boże! Gdy papież odpoczywał i jadł obiad na plebanii, wokół stały tłumy. Po odpoczynku papież wrócił na statek i popłynął na długą wycieczkę po jeziorach i kanale augustowskim. Nad Wigrami jest Katarzyna Kolenda Zaleska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Kasiu, widzieliśmy łzy wzruszenia, słyszeliśmy śpiewy, czy wszędzie mieszkańcy Suwalszczyzny tak przyjmowali papieża?
naprawdę wszędzie. Tutaj jednym słowem, które można określić nastrój, jaki panuje na Suwalszczyźnie, to jest słowo euforia. Proszę sobie wyobrazić, że niemal wszystkie drogi na Suwalszczyźnie zostały obstawione przez mieszkańców, którzy oczekiwali na ewentualny przejazd papieża. Tak było na przykład w Sejna, gdzie niemal wszyscy mieszkańcy podeszli pod bazylikę. Podobnie było w Suwałkach, podobnie było na skrzyżowaniu, gdzie droga prowadzi nad Wigry. Ludzie gromadzili się też w kościołach i wspólnie modlili się w intencji swojego papieża. Ludzie oczywiście nie wiedzieli, czy papież będzie przejeżdżał tą drogą, na której stoją, ale mimo to stali i czekali na ewentualny przejazd. Wspólnie razem się radowali i śpiewali. Kończy się ten